O właśnie, więc ten serial, który ja oglądałem, nazywa się Stumptown. Jak będę o nim opowiadał na podcaście, pojęcia nie mam, to więcej, bardziej się przygotuję, bo teraz nie pamiętam nazwiska aktorek, ale tam gra dziewczyna, która gra w Avengersach i grała też Jak poznałem waszą matkę. Na pewno kojarzycie. Bardzo fajna babeczka. I to jest właśnie, to jest serial o dziewczynie, taki kryminalny, ona gra prywatnego detektywa i naprawdę fajnie gra i jest zabawnie, jest przyjemnie i ta postać kobieca jest wiarygodna, bo ona często tłucze się z facetami, ale to jest takie bicie się z nimi, że oni naprawdę potrafią nieźle dokopać, zanim jest w stanie sobie z niej poradzić. To nie jest taka historia jak Atomic Blonde, że dziewczyna rzuca dwoma 200-kilogramowymi fit facetami. Kobe Smulders? Kobe Smulders, ciekawie się nazywa. Muszę sobie zapamiętać. No, bo ją lubię. Fajny ma głos i fajnie gra. Jest też atrakcyjna. Ona też ma takie, bo ona była w Afganistanie, ma jakieś takie PTSD, nie jakieś takie intensywne, ale ma. I to wszystko jakoś tak ją uwiarygadnia. Bardzo. Bardzo fajny serial. A opowiadam o tym, bo ja z reguły bardzo rzadko lubię oglądać seriale, w których kobiety są bohaterkami. Może to wynika z jakichś tam, nie wiem, seksizmów czy innych tam wrodzonych problemów, które mam i z którymi nie chcę się zmierzyć. Ale no nie ogląda mi się tak dobrze, jak kobieta gra główną rolę. No to być może to nie wszystko. To jest też tak, no może to źle o mnie świadczy i ktoś tak powie i będzie miał rację, a może po prostu to taki jestem, no. Mam prawo chyba do tego. Whatever zresztą. No, ale ta postać jest fajnie zrobiona. Jest na tyle fajnie zrobiona, że mi się to bardzo dobrze oglądało. Stumptown się nazywa. Wczoraj siedziałem i chyba obejrzałem z 6 odcinków na jedno posiedzenie. To była przyjemna sesja. I to jest chyba też na Disneyu. Tyle, że to nie robi Disney, tylko jakaś tam spółka, córka, jakaś taka się chyba Star nazywa. No bo jak mówię, już produkty Disneya raczej mnie nie kręcą. Są nudne. Zobacz dokument o Arnoldzie. No jest, ja oglądałem tyle rzeczy o Arnoldzie, że mi się trochę nie chce jeszcze dokumentu teraz oglądać. Ale może jak będę miał trochę czasu, to sobie zobaczę. Ja oglądałem parę o Arnoldzie materiałów. Arnold, jesteście Chrisa Pratta? To się tak właściwie chyba niewłaściwie należałoby powiedzieć, że Chris Pratt z córką Arnolda się związał bardziej, nie? Tak, ta klasa to Templariusz, tak. Ja muszę przyznać, że nie gram tym Templariuszem w jakiś taki urozmaicony, widowiskowy sposób, ale to dlatego, że jestem na bossów przygotowanych, mam tak paski rozłożone, umiejętności, żeby mieć zawsze oszczędność magiki i żeby w najprostszy możliwy sposób zabijać przeciwników, a potem z bossem walczyć bez problemu. W ogóle nie robiłem na Hail Isle questów, ale zrobię kiedyś. Już teraz chyba też tak robię, w związku z tym, że tak latam po świecie i czasami tu, czasami tam antyków szukam, to bardzo mało rzeczy fabularnie odkrywam i sobie to zostawiam na jakieś takie specjalne sesje. Tak samo Somerset też sobie robię powolutku, a potem siądę nad fabułą i na jedno posiedzenie sobie zrobię taką przygodę. Ja lubię tę grę jak cholera. Tylko to co mówię, no brakuje mi jakiegoś większego wyzwania, że nie ma czegoś takiego pośrodku, że czasami trudno, czasami łatwo, czasami bardzo trudno, czasami średnio, no ale nic to. Już narzekałem na to. W sensie, no nie jest kwestia narzekania, tylko zastanawiam się, dlaczego deweloperzy Elder Scrolls Online nie szukają takiego złotego środka. Że mówię tak, albo przeciwnicy mają 30 tysięcy życia, albo 60 tysięcy, to już tacy odrobinę bardziej elitarni, ale już następny próg to jest 1 800 000 życia. Nie? Że nie ma takich przeciwników, którzy mają 300 tysięcy, 600 tysięcy. Albo grupek przeciwników, którzy mają 100-120 tysięcy. Takiego, no... Tak to wszystko jest zrobione, żeby nowy gracz się czasami nie przestraszył za bardzo. Masz przecież od groma contentu endgame, tak? Widzisz, tylko ten content endgame, no jest grupowy z reguły. Ja nie lubię grupowej zabawy. Ja lubię wyzwania, z którymi mogę sam się zmierzyć. Jakby dużo bardziej jestem Dark Soulsowym graczem tutaj, w tym... rozumieniu poziomu trudności, że podchodzę do jakiegoś bossa i próbuję go w ten sposób albo w tamten i 5-10 razy mogę go robić, 20. Jest, no tak, jest single maelstrom, ale to jest jedno miejsce, czy dwa miejsca takie są? Ja lubię sobie w trakcie gry napotkać coś takiego, co byłoby bardziej wypośrodkowane. Że idę i patrzę, o kurde, portal się otworzył, nie? Tak było na przykład w Blackwoods. Są portale, wchodzę do tych portali i mówię, o kurde, przeciwnicy fajni są. Trzeba trochę potrafią
potrafią odrobinę dokopać. Nie zabijają, ale już tak trzeba się skupić. I potem wchodzę i na końcu boss, który ma 3,5 miliona życia. No i muszę poczekać na 5 osób, żeby się zebrało, czy tam 3 osoby nawet, żeby to zrobić. No ale to nie ma idealnych gier. Nie ma idealnych gier dla wszystkich. Nie ma takiej opcji, żeby wszystko mi się podobało, bo to byłoby już niemożliwe. O, Kraglorn jest spoko, no. Tak, do Kraglorn zaglądam. Ostatnio poszedłem do Clockwork City po raz pierwszy i byłem w szoku, jak tam jest ładnie. Więc... no, jest parę miejsc, no ale chciałbym tak właśnie. Na przykład teraz było, jak się pojawił ten dodatek Neochrom, tu w Talwani Peninsula pojawiają się takie mobki, które latają, tylko że one mają 1800 życia i to nie są trudne do zabicia solo, ale zajmują strasznie dużo czasu i trafisz na takiego mobka, to raczej go potem omijasz. Mogliby go zrobić tak, żeby miał 600 tysięcy i to by wystarczyło. Tak 1800 walisz w niego i walisz, i walisz, i walisz, i walisz. I to jest takie nużące. Ale to nadal, mimo że jakby wskazuje tutaj wady, to i tak się dobrze bawię przy tym. Na dobre i na złe. Co z towarzystwem zwierząt? Dzieci nie marudziły nigdy, że chcą pieska lub kotka? Albo chociaż królika. O króliku to nie gadałem z dziećmi. Ale tak, będziemy mieli psa chyba na jesień. Już żeśmy się zdzwonili z hodowlą. Mamy upatrzoną rasę. Jack Russell, tak? Moja żona jest na Jacka Russella chora, więc i w tę stronę. Czemu nie ze schroniska? Nie wiem. Niektórzy sobie znajdują żonę na studiach, inny sobie znajduje żonę na dyskotece, a jeszcze inny na Tinderze, nie? To jest, jakbyś pytał faceta, czemu sobie znalazłeś żonę na Tinderze? Co ci ma powiedzieć? A w takim pytaniu, a czemu nie ze schroniska? Wyczuwam zarzut. Dobrze wyczuwam? To bardzo fajnie, jak są ludzie, którzy biorą zwierzęta ze schroniska i ratują te zwierzęta, ale nie bardzo mi się podoba to, że wymaga się od wszystkich dookoła, żeby postępowali w ten sposób, a jak nie postępują, to się im z tego czyni zarzut. Dosyć często się z tym spotykałem. I nagle się okazuje, że ludzie ratują zwierzęta ze schroniska nie dlatego, żeby uratować te zwierzęta, tylko po to, żeby mieć poczucie wyższości nad innymi ludźmi, którzy nie zrobili tego samego. To też jest tak, wiesz, czemu twoja żona urodziła dziecko? Nie lepiej wziąć z domu dziecka? I uratować jakieś dziecko z domu dziecka? Jakby mieć pretensje do ludzi, że mają własne dzieci, skoro przecież jest tyle w domach dziecka osamotnionych, nie? No i jeszcze żeśmy nie znaleźli się na takim etapie, kiedy się od ludzi wymaga, żeby zamiast rodzić własne dzieci, to brali szkraba z domu dziecka, ale być może zmierzamy w tę stronę. Co innego przekazywanie własnych genów, a co innego płacenie za psa, jak wokół jest tyle bezdomnych. Psa sobie nie urodzisz. No ale no to bierz sobie psa, no kto ci broni? No przecież to ja nie mówię, że nie powinieneś tego robić. Dziwisz się, że tak mało ludzi decyduje się na adopcję dziecka? No ja też... Znaczy, dziwić to się może nie dziwię. Ja przez długi czas myślałem o adopcji trzeciego dziecka, ale nie udało mi się żony przekonać do tego. Być może używałem niewłaściwych argumentów, a może nie przemyślałem sobie tego dokładnie. No ale to jest... godzinami można gadać o tym. Nie no, powiedziałem, myślałem o adopcji trzeciego dziecka, to nie znaczy, że poprzednie dwa są adoptowane. Nie wiem, czy to jest taki... czy to ta gramatyka wymusza takie myślenie. Dzisiaj widziałem przed sklepem babka miała psa wilczura, sukę. Takie miała jakieś mądre spojrzenie, ta psica, że szok. I babka do mnie mówi, żebym się nie bał podchodzić, bo ten pies się bardziej boi ludzi. Mówię, no właśnie widzę, że się boi, że nie ma problemu. Bo ona go przywiązała do płotu tam, gdzie ja akurat truskawki brałem. Więc przy tym psie kłócać musiałem i mogła babka mieć wrażenie, że mnie to trochę przeraża. Ale nie, widziałem, że ten pies ma mądre oczy i że on jest tak trochę bardziej przestraszony i zdystansowany niż ja. Tak mnie zachwycił ten pies dzisiaj. Ja bym też, jeśli mam być szczery, to ja bym najchętniej pojechałbym do schroniska i bym wziął psa, którego tam znajdę. No ale moja rodzina ma odrobinę inne potrzeby i tu nie chodzi o to, żeby forsować swój punkt widzenia, tylko żeby znaleźć wspólne rozwiązanie, z którego będą wszyscy zadowoleni. Mi nie przeszkadza pies z hodowli i nie przeszkadza mi pies ze schroniska, natomiast moja żona jest bardziej pragmatyczna, dużo bardziej rozsądna jest ode mnie, no i uznała, że lepszym rozwiązaniem będzie pies z hodowli. To nie przeszkadza moim, to nie jest tak, że tam ideologicznie mnie to dotyka. Pies ze schroniska jest dobry dla starszych, jak masz dzieci, to ciężko czasami pozbyć się złych naleciałości psa. No też mi się wydaje, że ze względu na małe dzieci jednak pies z hodowli będzie lepszy. Ale to jakby decyzja już zapadła, ja nie będę tutaj się nad tym za bardzo zastanawiał dodatkowo, no bo i po co.
Takie fajną historię słuchałem, facet opowiadał. Czasami amerykańska telewizja przygotowuje takie ckliwe filmy, ale to chyba akurat na YouTubie było. Facet opowiadał o tym, że miał tam 150 kg wagi i wiedział, że jego życie się kończy, jeżeli czegoś nie zmieni, i poszedł do schroniska i wziął sobie psa. I że ten pies mu życie uratował, bo dzięki spacerom z tym psem chodził i ruszał się i zmieniło się jego życie diametralnie. To była fajna historia. Potem opowiadał o tym, że umarł ten pies, no prędzej czy później to się musiało wydarzyć. I przez długi czas facet nie mógł sobie znaleźć drugiego psa, tak jakby tęsknił za tym pierwszym, ale ostatecznie znowu poszedł do schroniska. Znowu sobie wziął psa i teraz z tym drugim psem spaceruje i bardzo jest z tego powodu szczęśliwy. Ale normalnie jest samotny, w sensie samotny. Ma, chyba miał jakąś rodzinę, ma jakieś tam dzieci, ale żyje sobie teraz sam bez żony. Ten pies jest dla niego jedynym towarzystwem i dobrze mu z tym. Zastanawiam się, czy... Bo jest dużo samotnych ludzi, ale zastanawiam się, czy samotny człowiek... Czy jak masz psa, to nadal jesteś samotny? Czy nie można być samotnym, jak się ma psa? Oczywiście, że można, to jest inny poziom relacji. No to zależy. Wydaje mi się, że najlepszym sposobem na to, żeby walczyć z samotnością, jest poczucie, że się jest komuś potrzebnym. Chyba każdy interpretuje inaczej samotność. Dla jednych samotność jest wtedy, kiedy nikt się nami nie zajmuje. Dla innych samotność jest wtedy, kiedy my się nikim nie zajmujemy. Chyba tak, to zależy, to bardzo jest indywidualna kwestia. Niektórzy potrzebują, żeby się nimi zajmować, inni potrzebują kogoś, kim mogliby się zająć. Powiedziałbym, że ta druga postawa jest lepsza, ale to cholera wie, nie? A być może też jest tak, że jeżeli niektórym pies będzie przeszkadzał, to dodatkowa jest irytacja, kiedy jesteś sam. Jeżeli ktoś jest samotny, a przy okazji irytuje go zwierzę, to być może to jest jeden z powodów, dla których jest samotny. Bo wydaje mi się, że jak ktoś nie lubi zwierząt, to coś z nim jest nie tak. To może jest za dużo powiedziane, nie? Może ktoś się poczuć dotknięty, ale cholera wie. O, no, takich lubię na przykład. 200 tysięcy życia, jakiś boss, takich postaci przydałoby się więcej w świecie gry. Ja od małego wychowywałem się z psami w domu, nie potrafię żyć bez psa. Zawsze jak jeden odchodził, to wytrzymałyśmy góra 2 lata bez zwierzaka. No, to jest jakby pewnym problemem zwierząt jest to, że no, żyją krócej niż ludzie. No ja na pewno prędzej czy później będę miał jakieś zwierzę. Właśnie to czekałem trochę, aż dzieci się... Dzieci zajmują dużo czasu. Wydaje mi się, mam w ogóle takie poczucie, że pies to jest tak też dodatkowy obowiązek i też trzeba czas poświęcać jemu. I zawsze to odkładałem. Moja żona też tak bardzo obawiała się, nie? Że będziemy sfrustrowani dodatkowo tym. Ale nie widzę siebie w przyszłości bez jakiegoś zwierzaka. Kotów nienawidzę, więc whatever. Znaczy nienawidzę to może za mocne słowa, no nie przepadam za kotami. Uwielbiam psy natomiast, więc... No co mam zrobić? No taka osobista preferencja, nie przepadam za kotami i tyle, no. Lubisz rybki? A, tak. Opowiem ci zabawną historię a propos rybek. Jakby widzę, że jesteś akwarystą i najbardziej satysfakcjonuje cię w tym wszystkim aspekt tworzenia własnego ekosystemu. No to jest fajna sprawa, niewątpliwie. Powiedziałbym, że to jest bardziej... Mnie chyba bardziej fascynuje ta nić porozumienia między człowiekiem a zwierzęciem, że to chciałbym mieć i na tym mi zależy. Natomiast rozumiem twoją... filozofię zupełnie spokojnie. Przypomniała mi się historia, którą czytałem kiedyś, że babka była z facetem ileś tam lat i tam po iluś latach uznała, że kurde, no najwyższa pora te relacje albo zakończyć, albo wynieść na nowy poziom, nie? Czasami są tacy ludzie, którzy nie czują się komfortowo, kiedy relacja nie zostaje w jakiś sposób cywilny, prawny, potwierdzona na papierze. Sam wolałbym jednak takie relacje, które funkcjonują dlatego, że ludzie są ze sobą i się dobrze ze sobą czują, niż taką relację, w której jesteśmy przymuszeni do bycia ze sobą, bo papiery o tym to potwierdzają. Ale no, sam jestem w małżeństwie, więc nie ma o czym mówić. Ale też nie czułem się zmuszony. No nieważne, nie o tym. To, tak czy inaczej, dziewczyna miała faceta, który bardzo... bardzo lubił akwarium i miał w ogóle ogromne to akwarium i zajmował się nim mnóstwo czasu. No i zapytała go, no kiedy zamierza jakieś podjąć poważne kroki w jej stronę. I on powiedział, że no niestety nie ma na to czasu, żeby się tak angażować, ponieważ za dużo czasu zajmują mu rybki. I jakby o ile potrafię zrozumieć zaangażowanie w tego typu hobby, to też muszę powiedzieć, że tu trochę przekroczyło to moje rozumienie tego, co jest w życiu ważne, a co nie do końca. Przy czym mówię, jakby nie podważam, wyraźnie mówię, że to przekroczyło moje rozumienie. Masz ptaszniki, no nie jesteś jedyną osobą. Przynajmniej jeszcze jedną osobę mam tutaj na czacie, nie wiem czy dzisiaj akurat, która bardzo jest zaangażowana w hodowlę pająków.
A ja co, nie mam czasu na ślub, bo nowy dodatek do WoWa wyszedł? Nie było tak? Nie, nie było tak, nie. Gry są dla mnie ważne, były zresztą bardzo ważne zawsze, ale nie mam poczucia, że moja rodzina na tym cierpi w jakikolwiek sposób. Nawet powiedziałbym, że traktuję to za istotne osiągnięcie w moim życiu, że udało mi się zbudować coś na YouTubie i na Twitchu bez konsekwencji dla rodziny, ale zobaczymy, nie? W tym sensie, że mam dużo czasu dla siebie i mogę spełniać swoje pasje, a rodzina nie cierpi z tego powodu. Nie jest tak, że to kosztem rodziny się odbywa. Ale to też, ja też patrzę na to w trochę inny sposób. Uważam, że to, co robimy tutaj w domu, to jak żyjemy, to jak myślimy, to o czym rozmawiamy w rodzinie, wpływa pozytywnie na moje postrzeganie tego, co się dzieje w internecie i mam więcej punktów odniesienia. Więc dla mnie trochę rodzina, nie powiedziałbym, że jest kontentem, bo ja bardzo mało rzeczy wrzucam do internetu związanego z moją rodziną. Moich dzieci praktycznie nie pokazuję już teraz. O mojej żonie też nie wspominam jakoś bardzo często. Ale uważam, że jest to content, że to jest taka forma doświadczeń, które są warte przeżycia i potem można się nimi dzielić. Więc w zasadzie trochę to wszystko jest zbudowane wokół mojego związku z internetem też. No ale to chyba jest też być może wartościowa myśl dla ludzi, którzy siedzą w internecie i uważają, że to jest ich praca i że muszą się skupić przede wszystkim na tym, że rodzina nie jest przeszkodą w tym, że pewnie, że niektóre rzeczy utrudnia, w niektórych kwestiach no, brakuje nam czasu, swobody, która mogłaby się przydać w pracy teoretycznie, ale rodzina to też jest studnia, z której można czerpać. To są doświadczenia życiowe, o których można opowiadać i jak już się w ten sposób patrzy na to, to może też nie fajnie, bo to takie instrumentalne postrzeganie doświadczeń życiowych i można mieć podejrzenie, że nie robię niczego, co mi się w pracy nie przydaje przez to. To chyba bardziej działa w drugą stronę, że wszystko, co robisz, może mieć swój sens na YouTubie ostatecznie. Co do kontentu na dzieciach, nie wiem, czy widziałeś film Freeza, ta mała od narodzin jest pokazywana, co ja myślę. No myślę, że Freeze i Versof mają doświadczenie w funkcjonowaniu w internecie. To ich nie zniszczyło, więc można przypuszczać, że ich córka też będzie sobie z tym radziła jakoś. Ale to jest niezwykle trudne zajęcie. Ale trzeba też zakładać, że będą kochali swoją córkę, będą dbali, żeby jej tam woda sodowa do głowy nie uderzyła. I tak mi się wydaje. Ale może im się to nie udać. Internet oferuje człowiekowi taki rodzaj impulsów, do których my nie jesteśmy ewolucyjnie przygotowani. Taki rodzaj sympatii, akceptacji i nienawiści z drugiej strony, która jest trudna do przełknięcia. Więc mam takie poczucie, że uczestnictwo dziecka w internecie jest bardzo dużym, bardzo jest ryzykowne. Albo trzeba niezwykle dużo wiedzieć, albo być gotowym na to ryzyko, zważywszy na korzyści, jakie to przynosi. Uważam, że jest to ryzyko i tyle. Z jednej strony te wszystkie gwiazdy Disneya fatalne miały życie potem. Nawet te gwiazdy, które jakoś sobie ogarnęły to miały po drodze mnóstwo nieprzyjemnych sytuacji. I czasami to jest coś, co ukształtowało w pozytywny sposób tych ludzi, ale czasami nie. Mi się wydaje, że to, co robi Freeze i Versof, po prostu spieniężaniem kontentu związanego z dzieckiem i tyle. No tak, ale musisz brać pod uwagę, że na tym polega ich życie, że wszystko, co oni robią, jest kontentem i spieniężają wszystko, co robią, więc dziecko jest też dokładnie tym samym. To nie jest tak, że ich dziecko wychodzi poza ich działalność tradycyjną. Ich dziecko jest częścią ich działalności tradycyjnej. Teraz można to krytykować, można to zaakceptować. Ten dzieciak będzie miał przekichane jak podrośnie, to samo moim synu mówili i to w ogóle nie ma żadnego związku z rzeczywistością. Więc nie jest powiedziane. Na pewno ich córka pójdzie do prywatnej szkoły, nie będzie miała kontaktu z cywilnymi dzieciakami. Tam będą trochę inne zasady. Ja myślę, że oni będą rozsądni. Jest wiele dzieciaków w internecie, które będą miały problemy przez to, że są w internecie i uważam, że ich córka będzie jej łatwiej niż innym dzieciakom. Bo wyobraźcie sobie taką sytuację, że jest bardzo dużo dzieci w internecie, których rodzice nie mają żadnego statusu bez tych dzieci. Te dzieci są dla nich jedynym sposobem na to, by zarabiać w internecie. Te dzieci są dla nich narzędziem, żeby zarabiać. W przypadku Freeza i Versof nie mamy do czynienia z taką sytuacją. Dziecko Freeza i Versof jest tylko dodatkiem do ich tradycyjnego życia. To oni są gwiazdami w internecie i ich dziecko też będzie gwiazdą w internecie. Wszyscy tam operują na dokładnie tych samych zasadach. To jest część ich życia. To, w jaki sposób funkcjonuje ich rodzina. To jest to. I uważam, że jakby nadal mam wątpliwości i nadal uważam, że to jest spore ryzyko dla dziecka, ale to jest dużo lepsza sytuacja niż taka, w której dziecko jest jedynym źródłem utrzymania dla całej rodziny, bo wszystko się kręci wokół tego dziecka. Ci rodzice nie będą wiedzieli, kiedy się zatrzymać. To dziecko jest pracą dla nich.
to tam za paręnaście lat będzie dużo tragedii związanych z tym. Tak to widzę. I w obliczu tego wszystkiego nie przejmowałbym się tak w imieniu dziecka wersą, jak niektórzy mają skłonność się przejmować. Nie? Czy nie? Wszystko zależy od charakteru i wrażliwości dziecka. To nie da się tak powiedzieć, nie? Wyobraź sobie, że jest dziecko, które jest regularnie bite od urodzenia praktycznie, nie? No nie da się powiedzieć, że charakter dziecka zabezpieczy to dziecko przed tym, nie? To, co uważam jest, to czego brakuje w YouTubie, to pewnej kontroli nad tym, w jaki sposób rodzice prowadzą karierę dziecka. Nie wiem, czy to jest miejsce YouTube'a, ale nawet dla dorosłego człowieka praca na YouTubie jest psychicznie wycieńczająca. I wiem, że to jest nadal przyjemna praca, ale ona jest psychicznie wycieńczająca. I no dziecko w takiej sytuacji jest na straconej pozycji. No to nie jest rola YouTube'a, żeby sprawdzać i ograniczać ludzi. Niech robią content tak, jak uważają. To jest ich dziecko i... W sensie już nie mówię tu o Frizie, to tylko mówię w ogóle o rodzicach, którzy robią content. Ja mam chyba takie przekonanie, że dziecko, które jest... To przekonanie wyrobiłem sobie przez lata. To nie jest tak, że od razu takie miałem, ale... I to chyba już mówiłem parę razy. Że człowiek, który ma poniżej 18 roku życia, w ogóle nie powinien w social mediach funkcjonować. W takich social mediach, zwłaszcza, które są dostępne też dla dorosłych, czyli we wszystkich. Że dziecko poniżej 18 roku życia, że człowiek poniżej 18 roku życia nie powinien być pokazywany, publikowany i tak dalej. I 18 lat to też jest taka... Bo co to za granica? Ludzki mózg się rozwija dłużej niż 18, ale przyjmijmy, że to. I to może nie jest taka popularna decyzja. Znaczy, to nie jest może taka popularna opinia, o tak. Nie moja to decyzja. Zgłosić ustawę do Sejmu, a nie moja rola jest też w tym. O, to jest Clockwork City. A kurde, o widzicie te fajne takie pierścienie? Bo to jest takie mikromiasto jakby. Ale świetne, świetne. Strasznie mi się tu spodobało, jak tu w ciągu dnia lepiej widać. Teraz w nocy to jest takie zaćmione, przyćmione bardzo. Kiedy ja zacząłem przygodę z socialami, no ja mam 46 lat, no to... Powiedzmy, że zacząłem zabawę z socialami od początku samego, ale początek to... Ja już miałem 20 kilka lat na pewno. Może 30, nie wiem, kiedy social media wystartowały tak na serio. Social media wystartowały na serio, kiedy smartfony się pojawiły na serio. Powiedziałbym, że ostatnie 10 lat? No bo też smartfony potrzebowały trochę czasu, zanim się stały powszechne. No same social media, same w sobie, Facebooki same w sobie to nie jest problem, natomiast to się stało częścią naszego świata, kiedy żeśmy uzyskali narzędzia, które nam umożliwiały łatwy dostęp do social mediów. Start social mediów takich na serio to bym traktował jak moment, w którym spopularyzowane zostały smartfony, a nie wtedy, kiedy social media same w sobie wystartowały. No bo były takie, były fora internetowe i IRC i inne rzeczy tego typu. Nie jest to dla mnie jakby wiążące medium. Wiążące medium to jest wtedy, kiedy to się staje częścią rzeczywistości i kiedy uciekasz z social mediów, to jesteś kimś nietypowym, a nie wtedy, kiedy jesteś uczestnikiem. Czy czujesz się spełniony i zadowolony ze ścieżki swojej kariery? Kuźwa, wiesz, to jest też tak, że... To nie jest tak, że zszedłem już z tej drogi. Ja cały czas jestem uczestnikiem tego, co robię. To się rozumie samo przez się. Ale to nie jest tak, że jestem na emeryturze. Trudno mi podsumować to wszystko, co się wydarzyło, ponieważ to się nadal dzieje cały czas. Na pewno mogę powiedzieć, że nie narzekam na to, co mnie spotkało w życiu i że to raczej miało pozytywny wpływ na wszystko, co mi się przydało. Znaczy, że dobrze się czuję z tym, co robię. O tak, cały czas. To może jest znaczące. Tworzyłem content w najlepszych czasach do tego? Ja wiem, to znaczy najlepsze czasy. Tworzyłem content, kiedy nie było takiej dużej konkurencji. To może coś znaczy. Tworzyłem content, kiedy patologia dopiero się rodziła, więc nie musiałem być jej uczestnikiem i nie musiałem się na niej opierać może. To dobre czasy były, ale dzisiaj też są dobre czasy. Teraz mogę ciężko się przebić przez konkurencję? Nie, ja wiem, że w tamtym pytaniu o podsumowanie mojej kariery nie chodziło ci o emeryturę, ale to jest tak, że znajduję się w dobrym miejscu teraz, ale nigdy nie wiesz w tych social mediach i na tym YouTubie w ogóle, czy ta ścieżka ostatecznie nie doprowadzi cię do jakiegoś upadku, do jakiejś katastrofy, że do tego stopnia utkniesz w tym świecie, że nie będziesz w stanie funkcjonować bez niego. A to się w każdej chwili może skończyć. Więc może się wydawać, że idziesz w dobrą stronę i robisz dobre rzeczy i możesz być z tego dumny, ale tak naprawdę gdzieś tam z tyłu jest jakieś większe ryzyko, którego nie dostrzegasz i kiedyś wpadniesz. To jakbyś
jakbyś zapytał człowieka, który jedzie samochodem z górki, czy mu się fajnie jedzie. I on odpowiada, no fajnie mi się jedzie, mało paliwa zużywam, samochód się toczy, jest super, nie? Ale na końcu tego zjazdu może być przepaść i nie widzisz tego na razie. Dużo rzeczy może się wydarzyć. Najważniejsze chyba pytanie jest takie, czy w jaki sposób wpływa to na psychikę człowieka. Czy nie stajesz się niewolnikiem tego świata? A jakby social się wysypał i musiałbyś zrezygnować przysłowiowo z gier i streamowania, co byś zrobił? Czym byś się chciał zająć? Ja myślę social, żeby się wysypał. W sensie YouTube, Facebook, tak? Myślę, że chciałbym robić podcasty cały czas i nie wiem, w sensie to chyba, czy już idziemy w taki totalny zamysł, że internet się posypał i nie ma internetu? Myślę, że próbowałbym się wtedy odnaleźć w jakimś takim bardziej tradycyjnym medium. Próbowałbym robić coś radiowego, że to byłoby okej dla mnie. No, ale to bardzo bym tęsknił za internetem, gdzie jak masz ochotę nagrać półtorej godzinny program, to nagrywasz go, a jak masz ochotę na pół godziny, to pół godziny. Radio ma to do siebie, że ma jednak ramówkę i nieważne, czy masz nastrój, czy masz materiał, czy masz nadwyżki, musisz się zamknąć w godzinie. To jest coś, czym internet wygrywa z tradycyjnymi mediami. I też cieszy mnie, że mogę robić to, co robię, nie wrzucając reklam praktycznie w ogóle. One oczywiście tam są, to też jakby z drugiej strony to... Ale ciężar odpowiedzialności, jeżeli chodzi o reklamy, leży na YouTubie, czy tam na innych mediach, bo ja w ogóle, czy na Twitchu, bo ja w ogóle reklam nie wrzucam zupełnie, zero. One się pojawiają tam, bo YouTube je pozycjonuje i tak samo na Twitchu jest. Cieszę się, że mogę robić to w ten sposób. Chciałbym to robić w ten sposób. Jak ktoś ma ochotę mnie wspierać, to mnie wspiera i na szczęście tych osób, które mnie wspierają, jest na tyle dużo, plus to, co robi YouTube z reklamami, jest tego na tyle dużo, że nie muszę się martwić o to, czy będę miał z czego żyć, czy coś. Nie przepadam za takimi współpracami, że teraz robimy półtora minuty gadania o sponsorze. Oczywiście, że jakby robię to i w podcastach to się zdarza, ale nie przepadam za tym. Wolałbym nie musieć tego robić. No ale to by też wymagało wzbudzania w was silniejszej potrzeby zaangażowania się we wspieranie. A nie jakoś tak, nie chciałbym. Powaga, kiedy test na IQ będzie? Test na IQ to jest ryzykowna sprawa. Że człowiek albo się arogancki zrobi na skutek tego testu, albo straci wiarę w samego siebie. Tak to widzę. Tak długo jak smaruję chleb z właściwej strony, to nie mam potrzeby, żeby sobie czegokolwiek udowadniać. Według Publix Group w 2021 roku rynek reklamy radiowej był wart 776 milionów złotych. Wzrost o 13,9% wobec 2020 roku, a w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2022 roku 529 milionów. Wzrost o 3% względem okresu styczeń-wrzesień 2021. W sensie, że rynek reklamy radiowej rośnie. Nie spodziewałem się. Spodziewałbym się, że będzie spadał. Ale czy przez reklamę radiową... Czy tam nie jest w tej statystyce jakieś... Ja nie bardzo ufam tego typu statystykom, bo one czasami chcą jakąś nam... Jakie media są wykorzystane do badania? Czy na przykład podcasty są traktowane jako radiowe? Bo mogą być. Trudno mi sobie... Wiadomo, że nie wiemy wszystkiego i nie potrafimy wszystkiego dokładnie ocenić, no ale ja sam byłem słuchaczem radia przez wiele lat i wiem, że są dziennikarze radiowi, którzy sami teraz zaczęli robić podcasty. Nie dzieje się to bez powodu. Jako że żyjemy w świecie, który jest coraz bardziej spolaryzowany, to radio staje się coraz mniej wiarygodne, bo są coraz większe naciski polityczne, żeby jedną konkretną ideologię wspierać, jedną albo drugą. No dodatkowo mamy inflację też, ale chyba uważam, że dla radia największym problemem jest polaryzacja i w internecie jeszcze nie jest to takie bardzo, bardzo dostrzegane, ale w internecie też czuję naciski, że powinniśmy jak najbardziej dbać o ludzi, którzy są neutralni w miarę, tymczasem jest taka silna potrzeba, ja się z tym spotykam często, by twórca jasno opowiedział się, wyraźnie się opowiedział po jednej ze stron. I zaskakuje mnie taka potrzeba, ale to też myślę, że to często są młodzi ludzie, którzy nie rozumieją, że dużo bardziej wartościowy jest content, kiedy człowiek się nie opowiada po stronie, bo tego akurat nigdy nie brakuje. A ludzi, którzy nie boją, w ogóle to jest w ogóle takie stwierdzenie, że dzisiaj zachowanie neutralności jest bardziej aktem odwagi, niż opowiedzenie się po jednej ze stron. Bo jest to takie bardzo popularne ostatnio i pejoratywne określenie jak centrysta. Coraz częściej pojawiają się głosy, niedosłowne, ale oznaczające dokładnie to, że albo jesteś z nami, albo jesteś przeciwko nam. Więc w rezultacie, jeżeli nie opowiadasz się po którejś ze stron, to masz samych wrogów.
bo jedni i drudzy twierdzą dokładnie to samo, że albo nasz sposób myślenia, albo jesteś naszym wrogiem. Więc tym bardziej wydaje mi się, że należy cenić ludzi, którzy za wszelką cenę próbują neutralność zachować. No ale inny jest świat dzisiaj. A może też doszukuje się jakichś rzeczy, które nie mają miejsca. Bo to, że ja postrzegam rzeczywistość w taki sposób, to wcale nie znaczy, że ona taka jest. Jeden z powodów, dla których ja przestałem słuchać radia w ogóle, to były reklamy. Jest ich stanowczo za dużo i poza tym ja też nie lubię tak... Lubię muzyki posłuchać, ale nie lubię, jak słucham jakiejś ciekawej rozmowy i ktoś puszcza tam 3-minutowy kawałek muzyczny teraz. Te czasy, kiedy radio służyło do puszczania muzyki, to się chyba skończyły, bo muzykę sobie każdy potrafi znaleźć w zasięgu ręki. Ale może nadal jest taka potrzeba, że posłucham radia, bo chcę sobie znaleźć jakąś fajną muzykę, normalnie bym jej nie zlokalizował. Ale wydaje mi się, że do tego są lepsze narzędzia. TVP ma chociaż ten plus, że jak puszcza program, to go nie przerywa reklamami. Więc jak trafi się coś, co nas interesuje, na przykład film, to można po prostu sobie ciągiem obejrzeć. No okej, to może jest sensowny argument. Chyba w telewizji publicznej nigdy nie było tych reklam w trakcie trwania. To jest specyficzny rodzaj masochizmu, oglądanie filmów na TVN-ie czy na Polsacie. Ale to jest kolejne miejsce, w którym telewizja niestety albo stety przegrywa, no bo tak jak muzyka, do muzyki masz serwisy, które są świetne w tym, do filmów masz serwisy, które są świetne z tym. Rola telewizji sprowadza się głównie dzisiaj do, nie wiem, do politycznych dywagacji, może jakichś dokumentów, ale też są serwisy, które robią to lepiej, chyba że do robienia gównianych programów dla gównianych odbiorców. Sport? Sport jest ogromną częścią telewizji, no ale to też już są chyba instytucje, które się zajmują sportem, od początku do końca w internecie, ale może nie masz takich. Nie jestem też pewny, czy telewizja umiera. No tak samo jak radio nie umarło z powodu telewizji, tak samo telewizja nie zginie z powodu internetu, ale może. Może dla telewizji i dla radia sens ma szukanie najlepszych możliwych treści w internecie i robienie ich w lepszej wersji, z lepszymi budżetami i tak dalej. Że telewizja musi być lepsza jakościowo niż to, co w internecie ludzie robią, i radio musi być lepsze jakościowo niż to, co robią w internecie. A nie jest to łatwo osiągnąć, jeżeli się próbuje zaspokajać jak najszersze gusta, bo jak chcesz zaspokoić potrzeby jak największej grupy ludzi, no to siłą rzeczy to przestaje być wartościowe i ambitne, staje się takie miałkie i płaskie. Więc telewizja i radio ma chyba jakiś... To trudny orzech do zgryzienia. No to tak, ja też funkcjonuję w takim pokoleniu, które jednak jest wychowane na telewizji, więc zakładam, że z mojego pokolenia więcej ludzi będzie oglądało, ale trudno sobie wyobrazić, w ogóle totalnie nie ma, jakby pokolenie mojego syna nie ma absolutnie żadnej szansy, żeby ktokolwiek z tego pokolenia kiedykolwiek oglądał telewizję. W tej takiej tradycyjnej formie, na której my żeśmy zostali wychowani. Nie ma szans. Jeszcze powiedziałbym, że 30-latki, to pokolenie 30-latków, jeszcze może coś tam w telewizorze znaleźć dla siebie, ale pokolenie mojego syna albo mojej córki już totalnie nie. To jest w ogóle, oni nie rozpoznają nawet tego medium jako coś, co istnieje w naszej rzeczywistości. Nie ma szans. Moje dzieci nawet nie wiedzą, że istnieje coś takiego jak telewizja. Co rozumiem przez oglądanie tak jak ty? No tak, że się oglądanie tak jak ja sprowadzało się do tego, że człowiek miał program telewizji, na telewizorze leżał albo w pobliżu i się sprawdzało, co tu dzisiaj. Ej, Remik, mówił tato, sprawdź, co dzisiaj w telewizji jest. No i się szukało. Co też ciekawego jest do oglądania? I się sprawdzało te kilka kanałów i się zakreślało pisakiem, o której godzinie warto usiąść sobie do jakiegoś programu. Więc tak wyglądało oglądanie telewizji. Że miałeś plan tych programów i wybierałeś sobie, i to gdzieś tam krążyło po świadomości ludzi. Że to jakby telewizja była naszym takim jak oddychanie. A to młode pokolenie, pokolenie moich dzieci w ogóle, no bo my teraz z żoną nie oglądamy w ogóle telewizora, też telewizji, więc nasze dzieci nie mają nawet, no nie mają nawet wiedzy, że coś takiego istnieje, i poza naszym domem też w ogóle się o telewizji nie rozmawia. Nikt nie mówi, ej, słuchaj, dzisiaj o 20 jest fajny program w telewizji, weź, rzuć okiem, obejrzyj sobie. No, nikt nie ma. To jest raczej tak, że odpalasz internet i przeskakujesz między jednym programem a drugim, aż trafisz na to, co ci się podoba, albo coś, co uśpi twoją uwagę, cię zdekoncentruje i będziesz się odmurzdżał na spokojnie. Radio być może ma szersze zastosowanie, ale... Też mi ciężko sobie wyobrazić, żeby pokolenie mojego syna kiedykolwiek sięgnęło po radio. Czy widzisz problem w biznesowych relacjach reklamowca-influencer pod względem parowania? Czy przydałby się jakiś portal do dopasowania ich, ogłoszenia lub coś takiego, żeby nie były potrzebne agencje reklamowe, które zbierają duży procent? Na pewno by się przydała platforma taka, na której ty się instalujesz jako influencer
i reklamodawca sobie szuka z bazy danych odpowiedniej osoby do odpowiedniego kontentu i wtedy agencje by przestały funkcjonować, ale jakby zarządzanie, agencje by się przerzuciły na zarządzanie tymi portalami. Influencerzy to są z reguły pojedyncze jednostki, chociaż może to się też zmienia, ale no taki mikroinfluencer jest pojedynczą jednostką, nie może wszystkiego sprawdzać, nie może wszystkiego kontrolować, potrzebuje kogoś zaufanego, kto go ostrzeże przed zagrożeniami współpracy z jakimś reklamodawcą konkretnym. I agencja też jest potrzebna, żeby reklamodawcę ustrzec przed współpracą z jakimś twórcą, który jest z dupki. Więc agencje zawsze będą potrzebne. Ale może ktoś kiedyś wymyśli jakiś taki system, że z bazy danych sobie wybierasz ludzi. Wydaje mi się, że ci najwięksi influencerzy będą mieli dalej agencje, które będą za nimi stały. To tak jak najwięksi aktorzy mają swoich agentów i... A ci, których nie będzie stać na agentów czy na agencje, to będą mieli swoje serwisy do mikroinfluencerki. Chyba są takie systemy mikro, w ogóle to jest taka dziedzina influencerki jak mikroinfluencer, że reklamodawca nie szuka jednego twórcy, tylko szuka setki różnych, którzy są bardzo wiarygodni w swoim małym gronie odbiorców. Wydaje mi się, że są już takie media, że LiveTube miał takie medium. Nie wiem, czy ono istnieje dalej w połączeniu z LiveTube'em, czy jako odrębny byt. Technologie się zmieniają, czasy się zmieniają. Tak, telewizja, radio, internet, reklamy, marketing, to wszystko jest bardzo, bardzo płynne, bardzo elastyczne i to, że dzisiaj mamy do czynienia z jakimś funkcjonowaniem w internecie, to za 5 lat może być zupełnie coś innego. Trudno mi sobie wyobrazić takie narzędzie, które automatycznie będzie parowało reklamodawców i influencerów, ale kto wie, może za 10 lat, może jak rozwinie się sztuczna inteligencja jeszcze bardziej, może w ogóle dojść do takiej sytuacji, że autentycznie wszyscy za ileś lat będą się mieli za influencerów. Chociaż to chyba nigdy, no zawsze będą tacy, którzy są bardziej popularni i tacy, którzy są mniej popularni. Przeciętny Polak ogląda telewizję z 6 godzin dziennie. Spokojnie ona trzyma się dobrze. Trudno mi sobie to wyobrazić. No, ja żyję w innym świecie, bo też jest tak, że grono znajomych mojego syna jest ograniczone. No ale może są takie dzieciaki w wieku mojego syna, które oglądają telewizję. Tak, te wszystkie badania dotyczące popularności mediów czy telewizji, one są generowane po to, żeby reklamodawców wkręcić. Jestem prawie pewien, że one są zawsze trochę podbijane, bo wszyscy na tym korzystają. Poza reklamodawcą, ale reklamodawcy czasami też nie zależy. Reklamodawca ma budżety na reklamy i wydaje te budżety. Czasami reklamodawca chce, żeby to było skuteczne, a czasami nikt tego nie sprawdzi. Cały czas są korporacje, które marnują masę forsy na różne rzeczy. Czy ja inwestuję w bitcoiny jeszcze? Inwestycja to jest... za duże słowo. Ja mam tak... Nie wiem, czy można to nazwać. Raz tygodniowo przeznaczam 100 zł na kryptowaluty. Bo myślę sobie, że to nie jest duży wydatek, a warto mieć jakieś pieniądze poza systemem, powiedzmy. Nie? No ale tak, to się tak ziarnko do ziarnka i tam przez ileś tam lat, to może to się zamienia w inwestycje. To jest raczej dla mnie takie, że mam świnkę skarbonkę i wrzucam tam raz w tygodniu 100 zł. No i tyle. Jeżeli ta odpowiedź zaspokaja twoje pytanie i pasuje do słowa inwestycja, no to tak. No to jest tak, trochę to jest tak dla zabawy, no ale potem miesiąc po miesiącu, przez 10 lat, to się tam trochę uzbiera, zakładam. No po to robię, nie? Podobnie zresztą robię z akcjami. Mam jakąś tam pulę pieniędzy, którą w różne miejsca inwestuję w jakichś tam okresach. No bo co mam na lokacie wszystko trzymać? Ale w związku z tym, że nie mam czasu bardzo się angażować w badanie giełdy czy w badanie kryptowalut, no to są takie ruchy. Właśnie dlatego bronię się przed nazywaniem tego inwestycją. Nie mam czasu, żeby badać to dokładnie i angażować się w to, więc po prostu raczej traktuję to jako formę oszczędności. I pewnie część z tych inwestycji zaowocuje czymś dobrym, a część szlak trafi. To też biorę pod uwagę. No ale to zawsze trzeba brać pod uwagę, że nieważne ile tam zgromadzisz dóbr, to coś się może przydarzyć i wszystko to szlak trafi, więc... A nie chcę, wybaczcie, ale nie chcę za bardzo rozmawiać o giełdach i o kryptowalutach, bo moja wiedza w tym zakresie jest niewielka i nie chciałbym też, żeby ktoś się zasugerował moimi decyzjami i potem popełnił błąd i miał pretensje, że tam posłuchał czy coś. Proszę Państwa, chyba muszę kończyć. Miło się z Wami siedziało dzisiaj. Z żoną się wybieram gdzieś. A poza tym chciałbym trochę fabuły też w ESO porobić później. A fabułę w ESO to się lepiej robi samemu, bo siedzę i słucham tych opowieści, a to może być nużące na streamie. Także pozdrawiam Was bardzo. Trzymajcie się, papatki.